Weź. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Pegasusie, ale nie o takim, na którym graliście w dzieciństwie. Pegasus to także nazwa oprogramowania wykorzystywanego do włamywania się do telefonów, zarówno do Androidów, jak i do iOS'a. Dziś opowiem wam o tym, jak działa i co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko, że będziemy podsłuchiwani. Zapraszam! Od zarania dziejów, wywiad i kontrwywiad były obszarami, w których technologie rozwijały się najszybciej. Stwierdzenie wiedza to potęga jest przypisywany Francisowi Baconowi, a dziś, to właśnie dostęp do informacji zmienia status społeczny, może obalać rządy, a nawet wywoływać lub kończyć wojny. By uzyskać wiedzę i włamać się do czyjego systemu potrzebne są podatności, które wykorzystuje się przez eksploity. Wyjaśnienie, czym są, znajdziecie nieco później w tym filmie. Obrazowo mówiąc, z racji tego, że to ludzie tworzą oprogramowanie, nie są oni w stanie wszystkiego przewidzieć lub zwyczajnie popełniają błędy. W związku z tym zawsze jest w nim jakaś dziura, dzięki której ktoś niepowołany może się dostać do systemu. Rozmowy telefoniczne i SMSy mogły być łatwo podsłuchiwane, jeżeli ktoś miał dostęp do infrastruktury telekomów. I tak, zgadliście, większość rządów wprowadziła prawo, na podstawie którego służby mogły żądać od telekomów udostępnienia pewnych informacji. Jednak wraz z upowszechnieniem smartfonów wiele komunikatorów zaczęło wykorzystywać szyfrowanie end-to-end, -end, które z definicji jest bardzo trudne do złamania. Stąd. Pojawiła się luka. Pewne organizacje, które czasem z dobrych, a czasem ze złych pobudek dopuszczały się inwigilacji, miały coraz bardziej ograniczone możliwości, a rynek nie znosi próżni. Skoro jest zapotrzebowanie, to powstały startupy, które następnie przerodziły się w spore firmy tworzące narzędzia do inwigilacji. Zresztą takie oprogramowanie to nie jest nic nowego na rynku. Wcześniej z powodów kosztów mogli sobie na nie pozwolić tylko wielcy gracze, tacy jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny. Teraz, kiedy istnieją prywatne firmy tworzące tego typu ataki, są one dostępne dla coraz szerszego grona klientów. Takie biznesy przeważnie wywodzą się w prostej linii od hakerów zatrudnianych przez służby wywiadowcze. W zamyśle służby te zajmują się inwigilacją przestępców najcięższego kalibru np. Na terrorystów. Szacuje się, że ten rynek wart jest 12 miliardów dolarów rocznie. No, więc nie są podrobne. Dlatego takie firmy po prostu stać na podkupywanie najlepszych pomiędzy sobą oraz zatrudnianie weteranów z cybersłużb. Myślicie sobie, że pewnie tam pracują najlepsi hakerzy świata? Być może. I być może zaraz wycieknie mój tajny folder z memami. Jedną z pierwszych firm z tej branży, o której stało się głośno, jest nieistniejący już włoski startup Hacking Team. Wedle wycieków dostarczali oprogramowanie szpiegujące pod nazwami Da Vinci oraz Galileo, między innymi do Polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szewc bez butów chodzi, więc i oni, to znaczy hacking team, padli ofiarami ataku hakerskiego, a ich wewnętrzne dokumenty oraz korespondencja mailowa zostały opublikowane w internecie. Jeżeli wierzyć wiadomości, które możecie znaleźć na przykład na Wikileaks, w 2013 roku, gdy o izraelskiej firmie NSO Group zrobiło się głośno, Włosi... Zaczęli się przyglądać swojej konkurencji. Stwierdzili, że cennik Izraelczyków jest nieprawdopodobnie drogi i że pewnie swoje oprogramowanie do inwigilacji będą sprzedawać tylko do dużych krajów, takich jak USA czy Meksyk. Hacking Team, po wycieku swoich wszystkich narzędzi, a także listy klientów, zostało wchłonięte przez inną firmę. A jeden z jej założycieli rok później ogłosił w enigmatyczny dość sposób, że to już jest definitywny koniec Hacking Team. Zresztą wyciek potwierdzał robienie interesów z krajami o dość. Wątpliwej, mówiąc delikatnie, jakości demokracji oraz z różnymi korporacjami. Bardzo podobna historia spotkała także Gamma Group, która dostarczała oprogramowanie nazywane Finfisher. Wspomniane wcześniej NSO Group w tym czasie coraz sprawniej przejmowało ich byłych klientów i dostarczało swoje oprogramowanie do szpiegowania. Ale skąd oni się wzięli na tej planszy? Firma wywodzi się w prostej linii z jednostki 8200 izraelskiego wywiadu, często porównywanej do amerykańskiego National Security Agency. Słyszeliście o statnecie? To też jest podobne ich dzieło. Wracając do NSO. Pierwotnie ich oprogramowanie miało w zamyśle służyć zdalnemu dostępowi do smartfonów, czyli na przykład aktualizacji oprogramowania przez support telekomu. Agencje wywiadowcze jednak bardzo szybko znalazły inne zastosowanie dla ich produktu. I tak powstał Pegasus. Pegasus to nie jest jakiś skryptik napisany przez Spaceona i Wojtasa na ławce. Oj nie. To bardzo wysokiej jakości oprogramowanie do szpiegowania o potężnych możliwościach. Nie jest to jedna konkretna podatność, a całe rozwiązanie składające się z oprogramowania, konsoli dla przeszkolonych operatorów, czy też sieci serwerów dystrybucyjnych oraz komunikacyjnych. Zakładam, że irytują was reklamowe ulotki i tak jak ja wyrzucacie je do kosza. Co ciekawe, ulotka demonstrująca możliwości Pegasusa została udostępniona przez Digital Freedom Alliance. Pewnie ktoś wyrzucił do kosza, a oni akurat podnieśli yy, w każdym razie to bardzo ciekawa lektura, pokazująca możliwości Pegasusa w tamtym czasie. Link oczywiście umieszczam w opisie. A więc, czego można się z tego promocyjnego briefu dowiedzieć? Za pomocą rozwiązania NSO da się prowadzić pełną inwigilację urządzenia. Można na przykład pobrać dane z telefonu, takie jak wiadomości, maile, wpisy z kalendarza, kontakty, historię przeglądarki i wiele, wiele innych. I nie ma tu żadnego znaczenia, czy takie dane są zaszyfrowane, czy też nie. W końcu, jeżeli używamy swojego urządzenia, to automatycznie jego zawartość jest odszyfrowywana w locie. A właśnie w locie działa Pegasus. No dobra, brzmi ciekawie, ale jak to w ogóle działa? Na początek powiedzmy sobie w bardzo dużym uproszczeniu, czym są eksploity. To szeroko pojęte sposoby wykorzystujące błędy lub celowo pozostawione w oprogramowaniu furtki, tak zwane backdoory. Ich celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do urządzeń lub danych. A co, jeżeli my odkryliśmy takiego exploita i znamy go tylko my, tylko my i nikt inny? Gratulacje! Jesteśmy właśnie w posiadaniu tak zwanego zero czyli czegoś bardzo, ale to bardzo poszukiwanego, a tym samym drogocennego. Nazywa się to Zero Day, ponieważ nikt nie ma czasu, żeby przygotować się na tego rodzaju atak. Jeśli połączymy kilka odpowiednich eksploitów jeden po drugim, to być może będziemy w stanie wykorzystać je do przejęcia pełnej kontroli nad urządzeniem. Dalszym zadaniem atakującego jest przesłanie takiego konia trojańskiego na nasz telefon. Kiedyś wykorzystywano do tego na przykład SMS-y albo wiadomości na komunikatorze, po to, aby dostarczyć wiadomość z niegrzecznym linkiem. Link jednak trzeba było kliknąć, aby złośliwe oprogramowanie pobrało się na nasze urządzenie. taki sposób mógł wzbudzić podejrzenia potencjalnej ofiary. A więc z czasem technologia weszła na zupełnie inny, wyższy poziom. Od mniej więcej 2018 roku wykorzystywane są tak zwane ataki zero-click. A co to znaczy? Anonim mniej, mniej więcej tyle, że po przesłaniu pewnego rodzaju wiadomości do ofiary, ta nie musi nic więcej robić, aby zostać zainfekowaną. Po prostu wybiera się cel, pyk i gotowe. Pewnie słyszeliście parę lat temu o ataku w postaci po prostu nieodebranego połączenia na Whatsappie. No, brzmi trochę przerażająco, no nic dziwnego. Przed takim atakiem praktycznie nie ma obrony. Ba, przeważnie nawet nie wiadomo, że miało on miejsce. Pozwoliło to twórcom Pegasusa na zmiany w procesie infokowania urządzeń. Kiedyś ważnym było, aby oprogramowanie pozostawało na urządzeniu po jego restarcie. Blokowano też mechanizm aktualizacji, aby nowsza wersja oprogramowania nie załatała wykorzystywanych właśnie luk. Kiedy proces instalacji samego oprogramowania stał się znacznie prostszy, nie warto go już przechowywać pomiędzy restartami, narażając się tym samym na jego ewentualne przechwycenie przez kogoś do analizy. Wracając do tych SMS-ów z linkiem. Kiedy jeszcze to była podstawowa metoda dostarczania Pegasusa na telefony, Udało się taki link przechwycić i zbadać, tym samym rzucając trochę światła na mechanizm ataku. Link działał tylko jednorazowo, aby uniemożliwić ponowne pobranie tego samego skryptu do analizy. Po otwarciu przeglądarki, ukryty w kodzie źródłowym strony skrypt sprawdzał, czy urządzenie, którego otwiera, jest na liście urządzeń podatnych na atak. Jeżeli weryfikacja przebiegła pomyślnie, to pobierany był exploit kompatybilny z konkretnym urządzeniem, za każdym razem szyfrowany innym kluczem. Następnie wykorzystywano lukę w zabezpieczeniach przeglądarki, umożliwiającą uruchomienie pobranego oprogramowania. Wtedy dochodziło do drugiego etapu ataku. Bezpośrednio na jądro systemu kolejnym eksploitem. Kiedy ten etap ataku powiódł się, oprogramowanie zyskiwało dostęp do wszystkiego na prawach administratora. Dzięki temu na przykład mogło zapewnić sobie automatyczny start przy każdym ponownym uruchomieniu urządzenia, aby podglądać wszystkie aplikacje. Są również inne możliwe wektory ataku. Istnieją dowody na to, że użyto w tym celu także ataków man-in-the-middle. Osoba atakowana odwiedziła znany sobie adres URL. Jednak po drodze, np. poprzez ataki na stację bazową telefonii komórkowej albo poprzez wykorzystanie operatora, była wielokrotnie przekierowywana. W efekcie lądując pod adresem, spod którego urządzenie pobierało podatność. Podawano ją też np. osobom scrollującym Twittera oraz wykorzystując specjalnie w tym celu przygotowane konta iCloud. Po uzyskaniu prawa administratora, Pegasus może tak naprawdę w systemie zrobić wszystko. Nagrywać dźwięk czy wideo również na żądanie. Podsłuchiwać prowadzone rozmowy telefoniczne, zbierać naszą historię wiadomości i połączeń. Zapisywać informacje dotyczące tego, gdzie przebywamy z nadajników GSM oraz z satelitów GPS, czyli tą dokładniejszą. Pobierać nawet za pomocą tzw. zwanych hooków informacje z zainstalowanych aplikacji. Co istotne, nie daje przy tym praktycznie żadnych oznak, że to wszystko właśnie się dzieje. A jak przesyłane są zebrane dane? Jeżeli widzieliście odcinek o torze, to możecie mieć pewne skojarzenia. Infrastruktura używana przez Pegasusa przypomina nieco w zamyśle cebulową sieć. I do tej pory opisano cztery jej następujące po sobie wersje. Nazywane jest Pegasus Anonymizing Transmission Network, w skrócie PATN. Aby ukryć operatora ataku, składa się m.in. z wielu domen o losowych nazwach, unikalnych dla każdego pojedynczego celu, przez które przesyłany jest ruch. W ten sposób, nawet jeżeli wiemy że już, że jesteśmy śledzeni, to i tak nie wiemy przez kogo. Każdy kij ma dwa końce. Co ciekawe, algorytm zbierania danych jest bardzo sprytny. Nie będzie prowadził komunikacji w roamingu albo przy mocno rozładowanej baterii, aby nie wywoływać podejrzeń podsłuchiwanego. Jednym z pierwszych rządowych klientów, a przynajmniej takich, o których wiadomo, był Meksyk. NSO pomogło amerykańskim władzom namierzyć oraz schwytać wiele osób związanych z produkcją i handlem narkotykami, w tym El Chapo. Po takich referencjach następne kontrakty nie były większym problemem. Z dostępnych informacji wynika, że użytkownikami Pegasusu były m.in. rządy Azerbejdżanu, Konga, Maroka, Indii, Węgier czy kilku krajów Zatoki Perskiej. Ale skąd w sumie o tym wszystkim wiemy? Dziennikarze ujawnili, że grupa Stealth Falcon, podejrzewana o powiązania z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wykorzystała narzędzia NSO oraz swojej miejscowej firmy Dark Matter do szpiegowania Achmeta Manzura. Nie był on zresztą ich jedynym celem. Ahmed jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i działaczem na rzecz przestrzegania praw człowieka. Otrzymał on wiadomość z linkiem na swojego iPhone'a 6. Będąc już wcześniej na celowniku m.in. hacking team, nie kliknął, a przesłał ten link do Citizen Lab i Lookout, gdzie poddano wiadomość analizie. To właśnie dzięki niemu wiemy dzisiaj m.in. to, w jaki sposób infekowane są urządzenia oraz jakie dane są z nich zbierane. Po sprawdzeniu sposobu działania eksploitów informacje o wykorzystanych podatnościach przesłano do Apple oraz innych dużych producentów, którzy w ciągu kilkunastu dni wydali aktualizacje dla swoich systemów. Czy to oznacza, że NSO poszło z torbami? A czy Szczupak jest królem wód? To ciągły wyścig cyberzbrojeń. Po załataniu wcześniej używanych luk odkrywane są i wykorzystywane kolejne, 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 coraz lepsze i to cały czas trwa. Ahmed Manzur od 2017 roku przebywa w więzieniu w Emiratach. Odsiaduje dziesięcioletni wyrok pozbawienia wolności, za publikowanie fałszywych i mylących informacji. Kolejny wyciek, jednak na zdecydowanie większą skalę, miał miejsce w 2020 roku. Lista 50 tysięcy numerów telefonów została przekazana organizacji Forbidden Stories oraz Amnesty International. Z informacji wynikało, że są to kontakty, którymi interesują się klienci NSO, a w związku z tym mogą być podsłuchiwani przez Pegasusa. Rozpoczęło się międzynarodowe dziennikarskie śledztwo na niespotykaną wcześniej skalę. Pod kryptonimem The Pegasus Project przez wiele miesięcy wspólnie pracowało 17 organizacji medialnych, w tym między innymi brytyjski Guardian, francuski Le Monde, amerykański Washington Post i Washington Post, amerykański Washington Post i wiele, wiele innych. W toku dziennikarskiego śledztwa ustalono, że oprogramowanie NSO było szeroko używane Niezgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Rządy wielu państw korzystało z tych potężnych możliwości do szpiegowania również swoich obywateli. Na liście osób, które były szpiegowane, znalazły się numery wielu aktywistów walczących o poszanowanie praw człowieka, dziennikarzy albo na przykład prawników. Celami były także głowy państw, przeciwnicy polityczni oraz dyplomaci. Wraz z artykułami w wielu międzynarodowych mediach pojawił się też raport Amnesty International. Przebadano kilka potencjalnie zainfekowanych urządzeń. Odkryto szerokie i wciąż mające miejsce szpiegowanie tych osób za pomocą Pegasusa. Celem ataków byli również członkowie samej Amnesty International. I tu wchodzi pra pradziadek Newton, cały na biało bo każda akcja wywołuje reakcję. Amnesty International przygotowało narzędzie MVT, Mobile Verification Toolkit, pozwalające sprawdzić, czy nasze urządzenie także nie zostało schakowane za pomocą Pegasusa. Działa zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie. Polecam zresztą samemu przeczytać ten raport to kawał świetnej dziennikarsko-śledczej roboty. Link umieszczę w opisie. Dzięki dziennikarzom dowiedzieliśmy się, że w 2017 roku Arabia Saudyjska rzekomo użyła Pegasusa, aby inwigilować Jamala Hashuqdziego, felietonistę Washington Post oraz jego bliskich. Został on zamordowany przez Saudów w ambasadzie w Stambule, co wywołało potężny międzynarodowy skandal. Poza tym agencja wywiadowcza Arabii Saudyjskiej i prywatna izraelska firma wywodząca się bezpośrednio z izraelskich służb, razem współpracując, dla osiągnięcia wspólnego celu, wszystko brzmiałoby jak jakaś pacyfistyczna utopia, gdyby tym celem nie były z jednej strony pieniądze, a z drugiej morderstwo. Zresztą po tym incydencie, NSO podobno zerwało umowy z Arabią Saudyjską. Bo musicie wiedzieć, że Pegasus jest klasyfikowany przez Izrael jako broń cyberbroń. Tym samym jego eksport musi zostać zaaprobowany na szczeblu rządowym. W teorii ich oprogramowanie może być sprzedawane tylko zweryfikowanym i zaufanym jednostkom rządowym przestrzegającym praw człowieka. Jak widać, nie zawsze tak jest. Po drugiej stronie barykady są producenci smartfonów i oprogramowania na nie. Apple ma na z NSO. Złożyło przeciwko nim pozew, domagając się zablokowania możliwości używania Pegasusa wobec swoich urządzeń. Żądają też, aby NSO usunęło wszystkie nielegalne, ich zdaniem zebrane dane. Chcą też, aby opublikowano zeznania finansowe, z których można by się dowiedzieć, ile i od kogo na tym zarobili. Apple rozesłało także alerty do swoich użytkowników, którzy byli celem takich ataków. Pytanie, skąd Apple wie, kto został zaatakowany, na razie pozostaje bez odpowiedzi. Nie udostępniono takich informacji. Pewnie nie chcą, żeby goście z Pegasusa zablokowali taką możliwość. WhatsApp, Facebook oraz wiele osób personalnie poszkodowanych również złożyło podobne pozwy przeciwko NSO. Informacje o Pegasusie w ostatnim czasie przetoczyły się dosyć szeroko przez media, a to nigdy nie jest na rękę komuś, kto woli pozostać w ukryciu. Dziennikarskie śledztwo pokazało, że oprogramowanie to było używane do inwigilowania dziennikarzy, aktywistów czy nawet głów państw. Znaleziono też jego ślady na urządzeniach pracowników Departamentu Stanów Zjednoczonych. Powiedzieć, że nie byli zadowoleni, to jak nic nie powiedzieć. W związku z tym, w listopadzie tego roku rząd USA wpisał NSO na listę podmiotów, w którym nie można sprzedawać amerykańskiej technologii. Wiecie, taki zakaz eksportu. Amazon także odciął ich od swojej infrastruktury, z której podobno wcześniej szeroko korzystali. Potem, kiedy na NSO skupiła się uwaga opinii publicznej, tak bardzo niemile widziana w tej branży, wydali oni serię raportów i oświadczeń. Zapewniają w nich, że jeżeli ich klient użyje Pegasusa w sposób niezgodny z umowami, NSO rozwiąże z nimi umowę i traktuje wszystkie doniesienia o nieetycznym używaniu systemu bardzo poważnie. Odrzucili już, że komu 300 milionów dolarów potencjalnego przychodu w związku z podejrzeniami łamania praw człowieka. Podkreślają, że usługa identyfikuje swoje cele po numerach telefonów, a pula numerów z amerykańskim kierunkowym plus 1 nie może zostać zaatakowana. Lista numerów, która wyciekła nie jest ich zdaniem listą celów lub potencjalnych celów Pegasusa a numery te nie są związane w żaden sposób z NSO. Przeprowadzili też wewnętrzne śledztwo i nie znaleźli żadnych śladów, że ich oprogramowanie wykorzystano do śledzenia zamordowanego Jamala Gdziego oraz jego bliskich. Zwracają wielokrotnie uwagę, że oni dostarczają oprogramowanie, ale nie są jego operatorem. W związku z tym nie mają wglądu w to, w jaki sposób jest używane ani jakie dane zbierają ich klienci. Wiecie, sprzedają broń, a nie zabijają ludzi. Podkreślają wszystkie pozytywne historie, czyli zapobieganie atakom terrorystycznym, rozbijanie zorganizowanych grup przestępczych i odnajdywanie osób zaginionych. I kto tu mówi prawdę? Udało się przebadać bardzo mały ułamek telefonów, znajdujących się na liście Forbidden Stories, więc ciężko wyciągać daleko idące wnioski. Ale z 67 sprawdzonych urządzeń, na 37 znaleziono ślady o oprogramowaniu NSO. Matematykę zostawiam tobie. A jak, wedle doniesień medialnych, szpiegują polskie służby? Z tego co wiemy, już nie Pegasusem. NSO nie przedłużyło naszym służbom licencji na oprogramowanie. Trafiliśmy na tę listę w Towarzystwie Węgier. Podobno próbowano obejść ten zakaz, pozyskując podobne oprogramowanie ze Stanów Zjednoczonych, jednak bezskutecznie. Wcześniej za to na pewno korzystaliśmy z aplikacji Hacking Team. A czy Ty też jesteś podsłuchiwany? Raczej nie. Zwróć uwagę, że Pegasus i podobne jemu ataki wykorzystują tzw. Luki Zero Day. Co to znaczy? To są błędy, które zostały odkryte przez kogoś stosunkowo niedawno i jeszcze nie zostały załatane. Być może jest to nawet ich pierwsze użycie. Tym samym są one bardzo drogie, ponieważ jest ich stosunkowo niewiele, a każdy chce mieć je dla siebie. Ich ceny mogą na czarnym rynku osiągać poziom wielu setek tysięcy dolarów, a nawet milionów. Sytuację komplikują podsłuchiwaczom także programy bug bounty, czyli wypłacanie nagród hakerom za odnalezienie błędów przez duże firmy, takie jak Google, Apple, Samsung i wiele innych. Dzięki temu koszt zakupu takiej luki na czarnym rynku znacznie rośnie. To każe raczej podejrzewać, że tego typu ataki kierowane są na konkretne, bardzo wpływowe osoby, czyli np. prezesów wielkich spółek, polityków najwyższego szczebla, czy też osoby niewygodne dla rządów niektórych państw, na przykład opozycjonistów, w krajach, które z wolnością obywatelską nie mają wiele wspólnego. Niestety żadne mechanizmy szyfrowania ani silne hasła nie są w stanie zapobiec wyciekowi danych w ten sposób. A kto jest po drugiej stronie? W każdej większej firmie są ludzie, którzy walczą o to, by oprogramowanie było bezpieczniejsze. Sam miałem okazję spotkać kilka takich osób z dużych firm, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję im za kawał dobrej roboty po dobrej stronie mocy. Czasami może wam się wydawać, że tacy ludzie są jacyś dziwni. Część z nich jest jednak naturalnie podejrzliwa. Zobaczcie. To nad czym pracujecie jako badacze do spraw bezpieczeństwa, prawdopodobnie jest warte bardzo dużo na czarnym rynku. A skoro jesteście po dobrej stronie mocy. To nie podzielicie się takimi informacjami z byle kim. Czasami jednak organizacje wsadzają kretów, czyli podstawione osoby po to, by wyciągały informacje wrażliwe. Tak dzieje się wszędzie: wśród wielkich firm technologicznych, w bankach, wśród polityków, a nawet w służbach. To może wam wyjaśnić, dlaczego często takie osoby, będące świadome ryzyka, izolują się i nie mają wiele kolegów. Zaraz, zaraz, ja też nie mam kolegów. No tak, ale w moim przypadku to kwestia twarzy, a nie wiedzy. Podsumowując. Kiedyś kopalnie złota czy diamentów były niebezpiecznymi miejscami do pracy. Dziś, pracując nad bezpieczeństwem systemów, z których korzystają setki milionów osób, prawdopodobnie jesteś na celowniku. Co robić i jak żyć? Pamiętajmy, żeby do informacji na takie tematy podchodzić ze sporym dystansem. Nie są one przecież oficjalnie dostępne i pochodzą z różnych wycieków, dlatego mogą być nieaktualne, niekompletne. Albo nawet całkowicie sfabrykowane. Ja przedstawiam Wam te, które, wedle mojego doświadczenia i źródeł, wydają się najbardziej wiarygodne, a więc dystans albo wszyscy zginiemy. Aktualizujcie swoje oprogramowanie. I nie, nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie systemu operacyjnego. Ważne jest to, żebyście aktualizowali też wszystkie aplikacje z oficjalnego sklepu. To właśnie przez podatności na nie często są wykorzystywane ataki typu zero click. Jeżeli wasz telefon służy do robienia czegoś bardzo ważnego i wrażliwego, to wyłączcie na nim wszystko, co tylko możecie. Nie instalujcie na nim gier czy innych niepotrzebnych aplikacji. A już na pewno nie wpadajcie na pomysł instalowania czegoś spoza oficjalnych sklepów. Im mniej dróg wejścia do waszego telefonu, tym lepiej. Nie pomoże to w każdym wypadku, ale ograniczy ryzyko. Przykład, jak wyłączyć iMessage, znajdziecie w opisie tego filmu. W materiałach promocyjnych, które kiedyś wyciekły do sieci, znajdowała się informacja, że instalacja Pagazusa nie powiedzie się, jeżeli w telefonie mamy ustawioną domyślnie inną przeglądarkę niż standardowa. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą zmodyfikować tzw. user agent to sposób, w jaki przeglądarka przedstawia się, tym samym identyfikując, z jakiego urządzenia korzystamy. Jeżeli na iPhone'ie przedstawimy się np. jako Android, to system będzie próbował użyć innych rodzajów eksploitów, niedostosowanych do naszego urządzenia, więc nie uda się ich zainstalować. Wątpliwe, że jest to nadal aktualne po takim czasie, ale zawsze jest to jakiś dodatkowy sposób zabezpieczania się. Ponieważ część infekcji Pegasusem wykorzystuje metody phishingowe, nie warto klikać w linki, których nie znacie. Szczególnie od ludzi, których nie znacie. To dobra praktyka, tak w ogóle, a nie tylko związana z Pegasusem. Nie otwierajcie nieznanych plików z internetu czy załączników wiadomości. Jeżeli chcecie sami sprawdzić, czy Pegasus pozostawił u Was jakieś ślady, zachęcam Was do skorzystania z oprogramowania stworzonego przez Amnesty International. Link oczywiście umieszcza. W opisie, ale nie wiem, na ile jest to aktualne, i oczywiście podkreślam, że korzystacie z tego na własną odpowiedzialność. Pokazuje to jednak, jak daleko posuwa się wojna informacyjna. Ten temat jest tak obszerny, że na pewno pominąłem albo nie dotarłem do licznych wątków w tej sprawie. Zimowe wieczory są długie i ciemne. Więc, jeżeli macie naprawdę sporo wolnego czasu, zróbcie sobie wielkie wiadro gorącej herbaty i zajrzyjcie do linków z opisu. Gwarantuję wam niesamowitą, choć czasami nieco przerażającą przygodę. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i do zobaczenia. Czasu Czekaj. Aby inwiglować Jamala, Czasu Gdziego.